Dzień dobry, Klaudia, miło mnie Cię przywitać. Nazywam się Rajmund Litwiński. Chciałem Ci przedstawić, jestem testerem Mistrala, chciałem Ci przedstawić ofertę, ponieważ rozmawialiśmy trochę o spinningach, ale jak to mówią, nie samym drapieżnikiem człowiek żyje, także może byśmy przeszli. Pokazałbym Ci kilka pozycji, jeśli chodzi o białą rybę, bo naprawdę tu nie ma wszystkiego oczywiście, bo warunki na to nie pozwalają. Natomiast oferta Mistrala jest przebogata i naprawdę wędki, które są w ofercie, są chwalone na polskim rynku i nie tylko. Mogę powiedzieć, że między innymi tutaj mamy shiro, bolonki i akły. One są często używane przez czołowych zawodników polskich, jeśli chodzi o spławik. Także oto są bardzo fajne kijki. Proszę zobaczyć, jakie to jest leciutkie, naprawdę. I także, że cieszą się rewelacyjną opinią. Ale nie tylko. Jest w ofercie Aqua. Rozmawialiśmy, że wtrącę chwilę o dżerkach. Tam, jak widzisz, mamy, proszę bardzo, chciałem pokazać, bo to jest bardzo ważne, a ciężko to jest kupić. To są podbieraki, jak widzisz, duże, szczupakowe. Zaletą tych podbieraków jest tyle wielkość, jak i gumowana siatka. Naprawdę to jest w tej chwili ciężko dostać, bo jeszcze nie wszystkie firmy jakby to wprowadzili. Mistral to ma, sprzedają się rewelacyjnie. I jeśli chodzi o te dżerki, o których rozmawialiśmy, to wyczepianie dżerka z takiego podbieraka nie stanowi żadnego problemu. To jeśli chodzi o podbieraki. Tutaj mamy też wędki do tak zwanego federa. No różne gramatury, różne długości. Są wędki w ofercie jeśli chodzi o morze. Są polo wędeczki. Rewelacyjna, bardzo duża i bogata oferta, jeśli chodzi o kowrotki. Przez kowrotki do tak zwanego lekkiego spinningu, do spławika. Są wędki, kowrotki morskie. Także naprawdę wybór tego sprzętu, no wiadomo, tutaj nie można było tego wszystkiego pomieścić, ale wybór jest, tak jak zresztą po katalogu widać, jest dosyć gruby. Także na pewno każdy dla siebie coś w ofercie znajdzie. Nie dało się tego za wiele powiesić, ale są tam jakieś woblery. Tu są błyski, bardzo dobre błyski firmy HRT. Są błyski wahadłowe. Jak widzisz, tutaj mamy całą gamę dżerków, o których żeśmy chwilę rozmawiali. Tu jest jakby cała paleta. I tutaj już nie można powiedzieć, że czegoś nie ma, bo każdy sobie dobierze. Tak, widzisz, no wykonanie rewelacyjne. A przede wszystkim, co je cechuje? No łowność. Naprawdę są opinie i zresztą my sami, jeśli chodzi o testowanie, to polecam. Może jeszcze plecionki. Wyszła seria X8-ek, 8-splotowych. Naprawdę to są bardzo mięciutkie plecioneczki o różnej gramaturze, o różnym przekroju. Kolorystyka, jak widzisz, jest różna. Nie cała tutaj, bo wiadomo, to nie ma na to miejsca, ale są i tak zwane
pomarańczowe, są seledynowe, także każdy sobie coś dobrze. Zaletą tych plecionek jest moc, nie tracą koloru i są ciche. To jest nowość, tak? To jest nowość. X8 to jest nowość na 2018. No i żyłki różne, do różnych metod, tak widać, do Federa, do spinningu, do spławika. Każdy sobie coś tutaj dobierze. Ale tak jak mówię, nie jest to cała oferta, bo jest tego masę i tylko tyle, co tu możemy pokazać, co tu się zmieściło, to przedstawiłem tak pokrótce. Także.